Witam serdecznie, nazywam się Michał Niemczyk i dzisiaj Wam opowiem o kolejnej najpopularniejszej monecie złotej w Polsce i nie tylko, również na świecie, czyli o złotych 15 rublach z 1897 roku, wybitej za panowania Mikołaja II w Rosji. Czyli mamy 15 rubli. Jest to dość moneta nietypowa, ponieważ jak wiecie z naszych innych filmów, znamy 5-rublówki, czyli takie małe świnki, duże świnki, czyli 10-rublówki, potem 7,5 rubla, takie coś pomiędzy, i oczywiście tu jest moneta znowu dość nietypowa, czyli 15 rubli z 1897 roku. Warto sobie zapamiętać również tą datę, jak w przypadku monety 7,5 rubla, ponieważ jest. Tylko i wyłącznie jednym roczniku bite, właśnie w 1897 roku. Każda moneta 15-lólowa powinna ważyć niecałe 13 gramów, czyli 12,9 grama, próby 900. Są to monety bardzo ciekawe, ponieważ głównie na rynku możemy wytypować dwie i bardzo rzadką trzecią odmianę. Czyli mamy tę odmianę, kiedy napis przechodzi przez dwie literki, trzy, ale czasem wchodzi na te cztery literki. Zobaczcie. Te, chodzi o te literki przy głowie cara Zobaczcie na awersie głowa cara Mikołaja II w lewo Wokoło napis w cyrlicy Mikołaj II, car, imperator i samodzierżawca wszechrusi Na rewersie monety, czyli z tyłu monety godło Imperium Rosyjskiego Dwugłowy orzeł rosyjski trzymający w szponach berło i jabłko pod carską koroną U dołu oczywiście nominał monety i data wybicia Złote monety rosyjskie względu na swoją unikalną historię, ogromne ilości wybitych egzemplarzy i oczywiście y, podkreślająco złote wieki Rosji, czyli dynastii Romanowów, która władała Rosją przez ponad 300 lat, cieszą się ogromnym zainteresowaniem na świecie. Bliskość Polski do Rosji, wspólna historia, te konflikty i ostatecznie zabory spowodowały, że każdy od dziadka lub babci słyszał o legendarnych złotych rublach, które nieraz potrafiły uratować życie całej rodzinie. Dlatego do dziś na ziemiach polskich krąży ogromna ilość tych złotych monet rublowych, które są trzymane w rodzinie jako cenny walor dla kolejnych pokoleń. Monety te były bite tylko w 1897 roku w różnych wariantach. Dlatego dziś te monety, oprócz inwestorów, którzy wybierają tę monetę jako produkt inwestycyjny, posiadają dużą rzeszę kolekcjonerów, którzy chętnie dodają je do swoich kolekcji monet. Rosyjskie świnki, ponieważ można uznać, że to jest moneta świnkowa, czyli rosyjska, były i są chętnie wybrane jako produkt inwestycyjny przez inwestorów od ponad 100 lat, ze względu na wysoką płynność nabywczą i zbywalną tych monet. Słynna świnka w numizmatyce, warto powiedzieć, dlaczego świnka i dlaczego nazywana przez pieszczotliwie właśnie dużą, średnią i małą świnką, ale to dowiecie się na naszym innym filmie na temat 5-rublówek i 10 rublówek, na których serdecznie. Zapraszam. Wracając do głównego tematu, czyli 15-rublówka z 1897 roku. Na awersie macie te trzy literki, które pod głową cara rozpoczynają napis. I tutaj jest taki mały szkopuł, który tkwi właśnie gdzie głowa cara kończy, znaczy bądź przerywa napis. Mamy odmianę dwu-, trzy ale również jest na powyżej 4 liter. I taka odmiana, czyli te dwie pierwsze odmiany, to dzisiaj wartość około. or cool. 5-45 tysiąca zł za monetę w ładnych stanach zachowania. Kiedyś taka moneta to było około 2,5-3 tysiące złotych. Dzisiaj zaczynamy tę monetę w bardzo słabym stanie zachowania: oto 3-3,5 tysiąca złotych, więc a ogólnie przeważnie te wszystkie monety to jest około 4,5-5 tysięcy zł. Więc jak widać, ta cena również poszybowała do góry. To są oczywiście te proste dwie znane wszystkim odmiany. Natomiast jest oczywiście ta trzecia odmiana, kiedy, nap kiedy napis. Jest przerywany po czwartej literce, i my taką monetę sprzedaliśmy na naszej aukcji. Jest to przez niektórych nazywane oczywiście egzemplarzem próbnym, i my taki egzemplarz sprzedaliśmy na naszej aukcji za. 30 tysięcy euro, prawie to było wtedy ponad 130 tysięcy złotych, więc jak widać oczywiście warto nadmienić, że na, można powiedzieć na wszystkie te egzemplarze, które do dzisiaj mieliśmy w historii w naszej firmie, a na naprawdę tych 15 rubli przeszło trochę przez nasze ręce mieliśmy tylko jedną tą próbną monetę z kolekcji, od, kole, od kolekcjonera, który wiedział co posiada więc przeglądając przez te wszystkie lata te 15 rubli, nigdy nie udało nam się znaleźć tej rzadkiej 15 rublek. Poza tą jedną odmianą właśnie tych czterech literek, więc widać jak o jak rzadkiej monecie mówimy. Dlaczego warto kupić sobie 15 rubli złote? To oczywiście są jedne z najsłynniejszych rosyjskich złotych monet. Wielu inwestorów oprócz wartości złota w monecie poszukuje również złotych, klasycznych monet z długą historią. To idealny wybór dla osób, które chcą urozmaicić portfel inwestycyjny. Złote piętnastki to również złoto bulionowe, ponieważ zawartość złota nie przekracza 180% wartości złota i oczywiście według ustawy są zwolnione z podatku VAT i są chętnie kupowane na całym świecie przez inwestorów. Monety 15 rubli złote to oczywiście inwestycja nie tylko w złoto, czyli w ten można być kruszec, ale również w numizmatykę. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy trochę numizmatykami, trochę kolekcjonerami, jeżeli posiadamy te piękne 15 rubli z 1897 roku. Tak jak powiedziałem, są trzy, napisy, trzy warianty napisowe, więc możemy sobie wyrzebać jeden, drugi. O trzecim możemy pomarzyć, ponieważ aktualnie chyba wystąpiły zaledwie 7 do 10 razy na całym świecie. Natomiast jest to na pewno przyjemny produkt inwestycyjny, ponieważ posiada ogromną rzeszę kolekcjonerów, którzy chętnie właśnie dodadzą je do swoich kolekcji monet nie tylko w Rosji, ale również na całym świecie. Są to bardzo ciekawe historyczne monety. Większość tych monet oczywiście, również tak jak powiedziałem, to przy monetach 7,5 rubla. Większość tych monet, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale przeważnie przechodzą w słabych stanach zachowania, ponieważ to ludzie, no niestety, przez to, że ta wartość była kiedyś bardzo zbliżona do złota, nie szanowano tych monet, wszyscy je wycierali, trzymali razem, dlatego, przeważnie jak przychodzą do nas nawet do skupu bądź do wyceny, to są poobijane, porysowane, poprzecierane. Niestety tak te monety my traktujemy, więc ludzie to zrobili. Większość tych monet na rynku to my zrobiliśmy rzadkie, ponieważ nie podchodziliśmy do nich sumiennie i, i można powiedzieć, że dzięki tym latom, wielu lat, które po prostu niszczyły te monety, to po prostu spowodowało to, że te najpiękniejsze egzemplarze potrafią osiągać dzisiaj wspaniałe ceny, ponieważ warto też powiedzieć, że taka moneta, w w idealnym stanie zachowania osiągnęła u nas chyba w 64 ponad 12 tysięcy złotych, więc zobaczcie, jaka różnica mamy monetę za 4-5 tysięcy złotych słabych stanach zachowania, w takich bardzo popul popularnych, pospolitych stanach zachowania i w stanie pierwszym to jest około 12 tysięcy złotych, więc widać jaka to jest przeskok cenowy. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek o 15 rublówkach z 1897 roku. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zapraszamy do kontaktu na niemczyk.pl i oczywiście zapraszamy do obejrzenia innych naszych filmów na temat złotych monet lokacyjnych i najpopularniejszych złotych monet z całego świata. Do zobaczenia na naszych aukcjach i oczywiście zapraszamy do naszej firmy na w Warszawie, na Żelazną 67. Do zobaczenia.